Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w bibliotece. Cieszę się, że tak licznie odpowiedzieliście na nasze zaproszenie. Kiedy gościliśmy tutaj jakiś czas temu Marka Krajewskiego, było nas sporo. Dzisiaj myślę, że jest jeszcze więcej, tym większa moja radość. Bardzo dziękuję. Rozpoczynając za chwilę dzisiejsze spotkanie, zainaugurujemy trzecią edycję akcji. Akcji, która w Kłobucku nosi nazwę Wspieraj kulturę książki na wagę złota. Pomysłodawcą jej jest pan Robert Jasiak. Myślę, że dla pana Roberta wielkie brawa za w ogóle zainicjowanie. Pan Robert za chwilę będzie prowadził nasze spotkanie. Chciałam jeszcze powiedzieć, że w czasie akcji zbieramy książki dla biblioteki. Jeśli Państwo macie ochotę nas wesprzeć, to ta zbiórka będzie trwała przez całe dzisiejsze popołudnie. Po spotkaniu tutaj przenosimy się do pizzerii Patio. Później jeszcze w kawiarni Nuta będzie kolejna atrakcja. O tym jeszcze pewnie pan Robert wspomni na zakończenie. Za chwilę spotkamy się z panem Janem Nowickim. Mogę powiedzieć na temat tego spotkania tyle, że pół godziny temu poznałam pana Jana. I jest wspaniałą postacią. Miałam trochę takich obiekcji, jak to będzie, bo oczywiście znamy go z telewizji, znamy go z teatru, ale jest naprawdę przesympatyczną osobą i myślę, że sami Państwo go będziecie mieli okazję poznać. Tyle ode mnie. Ja już zapraszam naszego gościa. Proszę bardzo, panie Janie. Pan Robert Jasiak, tak jak już wspomniałam, Państwo oczywiście za chwilę będziecie też mieli okazję. Proszę, zadawajcie pytania, rozmawiajcie, korzystajcie z tej sposobności. Dziękuję bardzo. To jeszcze chwila, panie Janie. Dzień dobry, Robercie. Witam serdecznie. Tak jak już pani Monika tutaj wspomniała, to jest trzeci rok, gdzie zbieramy książki dla biblioteki publicznej. Fajnie, że jesteście tutaj, jednak widać, że czytamy książki. Głos trochę drży, prawda, to tak na początku. Podziękowania na pewno tutaj chciałem podziękować, bo nie tylko ja jestem zaangażowany w tę akcję. Pani dyrektor Monice Wypych, która od początku po prostu wspierała mnie w tym działaniu. Znaczy tutaj mam jeszcze kilku przyjaciół, bez których to by się tak naprawdę nie odbyło. Jest to Kamil Markisz, to jest człowiek, który od początku robił plakaty. Mój serdeczny przyjaciel, który prowadzi ze mną portal Wspieraj Kulturę, Przemek Pytel. Wojtek Kwiatkowski, Maciek Milczanowski, Filip Buchalski. To są DJ-e, którzy będą dzisiaj grać wieczorem w klubu kawiarni Nuta. Będziemy tak jakby uczcimy pamięć o Charlesie Bukowskim w rockowym stylu. Sławkowi Domańskiemu, który będzie prowadził spotkanie później w pizzerii Patio. Tomkowi Mrozińskiemu, kolejnemu pisarzowi, który będzie. Kamilowi Hozemu, który też będzie w pizzerii Patio. Mojemu bratu Tomkowi Jasiakowi. Izie Gęsiarz, która będzie nas gościć później właśnie w klubu kawiarni Nuta. Oczywiście żonie, no i wszystkim partnerom akcji, tak jak Zbrodnicze Siostrzyczki, Gazeta Kłobucka, Radio Jura, Przemkowi Jadczakowi z Solaris Travel, wydawnictwo Szara Godzina, wydawnictwo Belona, Telewizja Silesia, pani Zenona Szymańska z księgarni, Annie i Ewie Tykielskiej, Michałowi Kraszewskiemu, no i całemu zespołowi biblioteki za propagowanie czytelnictwa oraz panu Krzysztofowi Markiszowi. No i tutaj jeszcze mamy specjalnego gościa, który przyjechał specjalnie z Anglii, także na spotkanie i wspiera czytelnictwo też od początku. Moja przyjaciółka G jest tutaj z nami. No i teraz przejdziemy do naszego gościa, którym jest Jan Nowicki. Myślę, że nie trzeba go zbytnio przedstawiać. Jest wybitnym aktorem, autorem powieści Mężczyzna Jony i Białe Palce, o których będziemy dzisiaj mówić i nie tylko o książkach, ale też o życiu tutaj pana Jana i jego przygodę z literaturą. Dzień dobry państwu. Teraz to pół biedy, bo oblałem sobie tutaj koszulę. Zwykle mi się tu rozlewa. Człowiek wychodzi i jest okropnie skrępowany, bo ja wiem, że mam swoje lata, ale nie do tego stopnia, żeby nie wiedzieć, gdzie to ma wrócić, prawda?
Dzień dobry Państwu, kłaniam się serdecznie. Na wszelki wypadek nazywam się Jan Nowicki. Całe życie byłem w Starym Teatrze w Krakowie, bo nie było się gdzie przenosić. Przecież nie będę się przenosił do Warszawy, która jest wielką mazowiecką wsią. I tam nie było powodu, żeby się znaleźć w Narodowym, w Ateneum czy w Powszechnym. Byłem całe życie w Starym Teatrze w Krakowie, w mieście w moim pojęciu najpiękniejszym i najważniejszym. Może to nie jest aż tak, jak mówi Zbigniew Preissner, że jest Kraków i cała reszta, ale w istocie jest to miasto, które myślę, że ukształtowało mój stosunek do świata, stosunek do sukcesu, do braku sukcesu, stosunek do pieniądza, do braku pieniądza. To jest miasto absolutnie pod tym względem wybitne i mądre. Stary Teatr był świetnym teatrem nie tylko dlatego, że byli tam wspaniali reżyserzy jak Swinarski, Jerzy Jarocki, Andrzej Wajda, młody jeszcze, wspaniała grupa aktorów, ale także dlatego, że była tam zupełnie niezwykła widownia. Wyobraźcie sobie, że w teatrze w Krakowie było 40 tysięcy zrzeszonych miłośników teatru, którzy z całą pewnością, drogi Robercie, byli na wszystkich przedstawieniach. Myśmy grali przedstawienia po 12, 13, 14 lat. Biesy, Noc listopadową, Tango, prawda, Mrożka i tak dalej. To miasto było absolutnie niezwykłe, które także kształtowało swoich aktorów, bo jak ja rozumiem rolę publiczności, to ona w końcu jest ostatnim reżyserem. Tak jak ona dyskutuje o jakości i decyduje o jakości naszych. Co ty się tam patrzysz cały czas w ten tekst? Rozmawiajmy, dajże spoko. Strasznie sympatycznie, okropnie zdenerwowany. Nie wiem czemu. Roberci, przecież jest, patrz, piękne słońce, cudowni ludzie, świetna widownia. No ja już go, to dobra, no to zaczynaj, ja tam coś sobie pogadałem, byle co, ale pogadałem. Cała noc sobie pan wywiadł, wszystkie obejrzane. A teraz ty, co tam kochany żeś przygotował? No jesteśmy tutaj właśnie w Kłobucku, a główny bohater pana opowiadań z Białych Barców jest Serafin. Nie wiem, czy pan wie, polityk, o którym pan wspomina, jest z Kłobucka. Ten poseł? Tak. Ten, co podsłuchuje kolegów? Zgadza się. Tak? Chciałem nie, nie wiedziałem, ale to już, Jezu, może ktoś z rodziny mi przyładuje czymś. Nie, bardzo porządny facet. Bo jeśli ktoś nie czytał Białych Barców, to właśnie jest tutaj fragment, skąd się wzięło imię mistrza Serafina. Tutaj kolejne jakby pytanie, jest pan znakomitym aktorem, ale współpracuje pan też z muzykami, z Mińkiem Staszczykiem. Był też fajny album takiej warszawskiej grupy 247, gdzie pan robił wstęp, prawda, do tego typa Mesa. Taki funk, jeśli lubisz funk, rapowałem. Znakomicie, no nie wiem, chcielibyśmy się znać. Ja bym się chciał trochę więcej dowiedzieć, jak się panu współpracuje z takimi artystami właśnie, z muzykami, z raperami, prawda? To jest wysoka półka warszawska. Dobra, Robert, będę mówił o tym, o czym mówisz, ale po kolei, dobrze? Muszę się wytłumaczyć przede wszystkim z tego, dlaczego ja tu siedzę i dlaczego obok mnie są książki moje, przecież jestem aktorem. I to przez całe życie udowodniłem, że jakim takim, że nie jest źle. Nakręciłem ponad 200 filmów, byłem cały czas w znakomitym teatrze i w zasadzie jestem dalej na chodzie. Stary jestem jak cholera, ale to nie ma najmniejszego u mnie znaczenia, zupełnie. Palę papierosy, piję wódeczkę, trochę nie wiem, gdzie są nożyczki, gdzie są okulary, no nic nie wiem. No zaczynam, no lekka demencja, ale przecież od tego człowiek jest stary, żeby zapominał. Trzeba znaleźć młodszą kobietę, ona niech pamięta i tyle. Po prostu w pewnym momencie nigdy nie byłem aktorem nałogowym, nigdy nie byłem aktorem, który musi grać, który ma jakieś straszne marzenia, plany, nic z tych rzeczy. Po prostu żyłem i płynąłem przez to życie niesiony jakąś falą, która mnie zawsze gdzieś poniosła tam, gdzie w gruncie rzeczy byłem zadowolony. Nawet jeżeli ta fala wyrzuciła mnie w byle jakie miejsce, to w gruncie rzeczy też byłem zadowolony, dlatego że wiedziałem, że życie nasze składa się raz z blasków, drugi raz z cienia i tak dalej, i tak dalej.
pochodzę z małej mieściny, przy którym wasze miasto jest metropolią, bo mój Kowal na Kujawach ma 3,5 tysiąca mieszkańców. No to mała zupełnie mieścina, sakramencko rozplotkowana, ale tutaj jest tak samo, to jest miasto zgradzonych tajemnic. Ale ukochana na pierwsze miejsce absolutnie w moim sercu. Kiedyś moja znajoma, byliśmy na grzybach, mówi: Janek, co ty takie piękne rzeczy opowiadasz o tym Kowalu? Przecież to jest sakramencka dziura. Ludzie są zawistni, niechęci. A dlaczego ty takie piękne rzeczy o tym mieście piszesz? Ja mówię: dlatego, Eluniu, że ja nie piszę o Kowalu takim, jaki jest, tylko jak go transponuję przez miłość do niego, prawda? Widzicie nieraz państwo dziwne związki. On brzydki jak i tak dalej. Chciałbym powiedzieć, gówno jeżdżę, ale nie wypada. A jednak się go kocha, jednak się widzi go się pięknym. Istota miłości polega na tym, że pracujemy, nawet goli, nie że pracujemy, serce nam dyktuje stosunek jak gdyby podwyższoną jakość. To jest, co z tego, że ona jest brzydka, skoro ma piękne nadgarstki, prawda? Albo się okazuje, że ma piękne miodowe oczy, czego nie dostrzegają, ale dostrzega jej partner, albo ona dostrzega to w nim. Ale wracając do tego teatru, w końcu pewnego dnia mi powiedzieli, że jestem stary. To zdumiewające zupełnie zjawisko, kiedy dyrektor kupuje dużo ciastek, zaprasza dyrektora administracyjnego, jakąś sierotkę z biura, która pyta, czy podać herbatę z sokiem malinowym, czy z innym, prawda? Człowiek się rozgląda za golonką albo za piwem, a oni mi tutaj proponują szarlotkę i mi proponują jakąś herbatę z tym. I mówią, że jest emerytura. Więc tu siedzi obok mnie Edyk Lubaszenko, śpieszy mu się, ma zajęcia w szkole. Karkoszka tylko mówi: Boże, jak ten czas minął, Boże, jak z bicza strzelił, prawda? Dwóch narzeka, że młodzież im się nie kłania, że co to za młodzież, nie mówi dzień dobry, nie szanuje starszych. I ja mówię: Stefan, a za co mam mnie młodzież szanować? Zdrowy jestem jak byk, mam wspaniałe mieszkanie, wydaję książki, gram rolę, mam 70 lat, to oni mnie nienawidzą, prawda? A nie, że sobie nienawidzą. Problem nie polega na tym, że młodzież nas chromoli. Problem polega na tym, żebyśmy znaleźli siłę polegającą na tym, żebyśmy my ich chromolili, prawda? No co to takiego? Pojawiło się u mnie pisanie z pewnego rozdrażnienia rzeczywistością. Dlatego, że mógłbym do tej pory wykonywać ten zawód ze zmiennym szczęściem, tu i ówdzie. Co to za problem nauczyć się tekstu i udawać, że się jest aktorem? Żaden. Ja wiem, na czym to polega. Mogę w każdej chwili to zademonstrować. Ale pomyślałem sobie, że nie. Że rzeczywistość, która mnie otacza, głupota, coraz większa głupota widzów, która oczywiście nie dotyczy waszego miasta, to jest jasne. Ludzie wychowani na serialach, głupi jak buty, kompletnie przestali patrzeć na teatr poniedziałkowy, który kształcił ich wielką literaturą, wspaniałymi dokonaniami aktorów, reżyserów. Teraz patrzą na te seriale, które są niczym innym jak ogłupianiem ludzi. To jest w ogóle, to jest czysta strata czasu, żeby patrzeć na te śmieci. No i oni oczywiście, co ja robię? No to mnie też proponują, żebym w śmieciu jakimś wystąpił. Czy że czasami tam idę? No idę. Czy szedłem? A dlaczego by nie? Coś mam z koniem kopać? Prawda, że skoro gdyby mi na przykład proponowano wspaniałą rolę w cudownym filmie, a ja bym wziął serial dla pieniędzy, no to moglibyście powiedzieć, facet zwariował. A jeżeli nic nie ma dookoła, no to trzeba pojechać, spotkać znajomych, napić się piwa, udawać tam jakąś postać. Ja przeważnie nawet nie wiem, jak ta postać się nazywa. Mnie to w ogóle, ale to w ogóle nie interesuje. Pojawiło się u mnie pisanie dosyć wcześnie. Pierwszy mój tekst napisałem po 10 latach bycia w teatrze,
nosiło ten tytuł Noje 10 lat, napisałem to do sceny, scena potem mi zaproponowała stały felieton i po 4 czy 5 felietonach wycofałem się z tego. W ogóle mam taką cechę, że zawsze szukam tego, czego nie umiem, a nie to, co umiem i w czym się sprawdziłem. Nienawidzę odcinania tak zwanych kuponów, chociaż czy mi się to podoba, czy nie, i pani odcina, prawda? Bo gdzie się pojawia to, o, wielki szuł, o, sztos, o, ketlin, o, i tak dalej, tam spirala, nie spirala. Ja w telewizji umarł, co jest moim wielkim, ale to wielkim zmartwieniem, dlatego że to tak pięknie, jak naród staje się coraz mądrzejszy. Ja wiem, że polityka to nie odpowiada, bo oni uwielbiają mieć idiotów dookoła, bo najłatwiej jest z nimi powodować, rzecz jasna, żeby tylko świetnie pracowali w czasie pokoju, prawda, byli tą śrubką, panie Aniu, w dobrze funkcjonującej maszynie ekonomicznej, a w czasie wojny, żeby byli mięsem armatnim. Do tego jest potrzebny idiota. Idiota, mądry człowiek w pewnym momencie powie nie. A, człowiek głupi powoduje się nim jakąś zabawką, prawda? No wracam do tego mojego pisania. No to potem nastąpiła przerwa i role. Ciągle gdzieś wyjeżdżałem, zawsze byłem za jakąś granicą. Komuna mi w ogóle w niczym nie przeszkadzała. Ja nawet nie zauważyłem, że ona była. Ja w ogóle się nie zajmowałem, to wielki wstyd. Ale przecież nie po to tu przyjechałem, żeby udawać kogoś innego niż jestem. Mnie w ogóle kompletnie nie interesuje to, co jest w ogóle, prawda? Co to jest? Jeden facet w moim Fiacie mi mówi, panie, czy pan jest obywatel? Zapomniałem powiedzieć, że jedyny obywatel, który mnie interesuje, to jest obywatel Kane. Bardzo często mówi się o patriotyzmie. Co to jest patriotyzm? Ja, który całe życie nikomu nic nie podpieprzyłem. Ja, który całe życie gram uczciwie rolę. Ja, który nigdy stroniłem od łatwo zarobionych pieniędzy. Ja, który dzieliłem się z tym, co mam. No to co? To ja jestem chyba patriota. Nie, a co ja mam robić? Wpiąć sobie Matkę Boską do klapy? Prawda? Albo opowiadać, co to jest ojczyzna? Nie wiem, co to jest ojczyzna. To jest mój kowal, to jest moja robota. To jest siekiera, którą muszę narąbać mamie drzewa czy siostrze. To jest dla mnie Polska i to jest dla mnie patriotyzm. Jak ktoś już zaczyna mówić o patriotyzmie, to już mnie siekiera się lekko i w scyzoryk w kieszeni otwiera. O takich rzeczach się nie mówi. Nie mówi się o wielkiej, pradawnej jakby miłości. Przecież miłość do kobiety, miłość do miasta, do wsi, do kraju jest w nas tak nieprawdopodobnie zakorzeniona, że mówienie o tym jest czystym absurdem. Tego się nie mówi. Miłość wielką i czystą należy tylko i wyłącznie przeżywać. Więc teatr mi zniknął w pewnym momencie, to znaczy zniknął mi z tego powodu, że ja przestałem w nim być. A nie będę się interesował teatrem, w którym mnie nie ma, prawda? Albo nie będę miał jakichś planów, których nie mogę zrealizować. Tu wracam do fali, która zawsze mną powodowała. Więc pojawiła się biała kartka papieru. Jak jakaś dama niesłychana, jak jakaś najpiękniejsza dziewczyna świata, której w ogóle nie znałem i z którą coś trzeba było zrobić. Nieprzewidująca, oporna, nieznana, czyli kartka papieru do zapisania. I się zaczęło. Poszły konie po betonie. Zacząłem być zadowolony z tego, co napisałem, a bardzo często byłem niezadowolony z tego, że napisałem i czułem, że rodzi się we mnie jakiś dziwny nowy gość, który budzi się nocą nie po to, żeby zapamiętać, jak ma zagrać fragment roli, tylko jak ma wyglądać fraza w tekście, prawda? W pewnym momencie napisałem piosenkę. Piosenkę, pierwszą w życiu piosenkę. Polecam Państwu pisanie piosenek, dlatego że to jest znacznie mądrzejsze niż robienie krzyżówek. Piosenka to jest w zasadzie nie poezja, a trochę może być poezja, trochę rymu, trochę rytmu.
I napisałem do mojego kumpla, właśnie zacznijmy od mojego kumpla. Miałem przyjaciela 30 parę lat, pana Piotra Skrzyneckiego, który prowadził kabaret Piwnica pod Baranami. Ewa Demarczyk, Zygmunt Konieczny, Zbyszek Preissner, Jankanty Pawluśkiewicz, aż kogoż tam nie było. W czasie komuny kopało się głową Jaruzelskiego, to z której kapusta wylatywała. Nikt się w ogóle niczego nie bał. U byków było od jasnej cholery, ale oni się degenerowali natychmiast, upijali się, płakali nam na ramionach, że przepraszam, że muszę na ciebie donosić. Ja donieś tam sobie trochę, no, widoku. Zresztą oni wszędzie byli, to było rozkoszne, jak się jechało z teatrem, zawsze był jeden łupek, prawda? My byliśmy wściekli tylko z jednego powodu, że ma taką dietę jak my, prawda? A to, że on donosi, a nie on tam sobie podnosi, co on może donieść w innym razie. No i ten. Pan Piotr zmarł. Myślę sobie, jak to jest? Jak to jest, że ktoś najbliższy mojemu sercu, a ja nie jestem gejem żadnym, to takie męczące. Śmieszne było, że powiedziałem, że to takie męczące. No to sam się uśmiechnę. I zmarł mi. A wiecie, jak to jest z tą śmiercią, że ona jest niby faktem biologicznym, czymś naturalnym, natomiast jak nas dorwie, jak staje się faktem, to nie wiemy w ogóle, co z tym zrobić w ogóle. Nie wiemy, co z tym ludzie. Ja jeszcze pamiętam ludzi, którzy z uśmiechem na ustach umierali. Kazali, mój ojciec kazał wyjść. Wyjdźcie, wyjdźcie, wyjdźcie. Jak żeśmy wyszli, to on się odwrócił do ściany i zmarł. Nikt się na siłę nie leczył, nie szprycował lekarstwami, prawda? Nikt na siłę nie ciągnął tego życia, tylko po prostu umiera. Ale jak ktoś umrze, to ci, którzy żyją, nie wierzą. To co z tym zrobić? No jak z tym zrobić? No ręce kobiet gdzieś obmyją, namaszczą, gdzieś go zawiozą. Teraz jeszcze jest tak, że gdzieś wywożą, potem przywożą zaplombowane coś. Człowiek nie wie, czy tam są sardynki, czy on jest, czy jego tam nie ma. Nie wystawiają żadnej trumny, nie można nikogo pogładzić, popatrzeć, jak on wygląda. Nie można pod nim pośpiewać. Ból nie ma żadnych szans, żeby wybrzmieć, prawda? Wymyślili jakieś metody, żeby ludzi gdzieś spławiać, a przecież człowiek po śmierci jest znacznie ciekawszy często niż za życia. Ja widziałem jednego idiotę, który jak zmarł, to wyglądał jak książę, prawda, na mojej wsi. A to był zupełny kretyn i alkoholik. Ale jak zmarł, lekko go tutaj podmalowali i leżał i miał taki majestat w sobie, a cała reszta to byli statyści albo epizodziści, prawda, to było nic. Nawiasem mówiąc, przyniosłem kwiaty i ktoś mi je rąbnął, no i nie miałem co mu na groby położyć. Więc pan Piotr zmarł. Serce mi stanęło, dlatego że to był człowiek, o którym ja mówiłem, że on kocha moje kobiety, a ja muszę z nimi spać w łóżku. No. Pan Piotr, nawet pana Piotra nazwałem swoją żoną w pewnym momencie, za co mnie gonił ze scyzorykiem po Placu Mariackim. Co pan takie głupoty pisze? Myślą, że jesteśmy jakieś geje albo coś. Ja mówię, ja do pana z taką brodą, panie, w życiu. Teraz broda jest modna, prawda? No! Też zapiszczało. Wiadomo, ten świat zwariował, tak? I napisałem do niego list. Nie przyjąłem do wiadomości, że go nie ma. To jest piękne. Myślę, że coś takiego można polecić komuś, kto kocha bez wzajemności. Nie przyjmować do wiadomości, że nie ma wzajemności. Najpiękniejsza miłość, jak sądzę, jest bez wzajemności. Najpiękniejsza miłość jest w nadziei, w myśleniu, że albo się w ogóle pojawi, albo jest. Jednak kobieta już nie młoda powiedziała mi kiedyś, Janku, to nie chodzi o to, żeby była wzajemność. Tu chodzi o to, że człowiek jeszcze umie pokochać. Że ma w sobie jeszcze tego rodzaju temperaturę, żar. Że jeszcze może pokochać wszystko jedno, ile ma lat. O latach porozmawiamy za chwilę, jak będziemy mówili o starych walce, o białych walce. No więc złup
napisałem do pana Piotra list do nieba. Pan Piotr odpisał mi z nieba, co u niego, bo strasznie mnie interesuje. Tyle się nasłuchałem o wiecznej szczęśliwości, o jakichś aniołach, o jakichś czyśćcach, piekłach, niebach. Tyle o rysunku widziałem i tyle malarstwa na ten temat. Myślę sobie, to ja sobie sam namaluję. Ja sobie sam nazwę moje niebo. Ja spróbuję powąchać, jak pachnie trawa niebios. Ja się zainteresuję tym, na przykład, czy anioły mają zęby, czy nie mają. Jeżeli tamci są z tamtej strony zwierciadła, no to do cholery pan Piotr może spotkać Kościuszkę, Bacha, Rydza Śmigłego, prawda? No przecież gdzieś tam oni się spotykają. Bo jak to, na czym polega wieczna szczęśliwość? Że to tak się trwa? Miliony lat? Przecież wieczna szczęśliwość to... Powiecie, że to jest głupie. A dlaczego ma być mądre? Mnie tylko stać na tego rodzaju myślenie. I to myślenie daje mi możliwość snów, na które muszę sobie zarobić. I po 4,5 latach czy rokach minęły 4,5 lata. No jak to jest? Po 4,5. No minął jakiś czas. Słuchajcie, a mnie się śni moje niebo. Moje niebo. Bursztynowy tron, na którym siedzi ojciec. Anioły, które nie mają zębów i w zasadzie reprezentują grupową urodę, bo same pojedyncze to jakoś byle jak, prawda? Rzeki mają żółte strumienie. Wszystko jest takie, jak ja opisałem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego mówię, że o potędze i o możliwościach, jakie pojawiają się nam, jeżeli mamy wyobraźnię. A wyobraźnia jest niezwykle potrzebna, żeby czytać książki. Tu, gdzie jesteśmy, w momencie, kiedy bierzemy książkę do ręki, stajemy się jej twórcami. Już nie ma Dostojewskiego, już nie ma Konwickiego, już nie ma Sienkiewicza. Jesteśmy my z naszym Ursusem w Quo Vadis, z naszą Oleńką. My ich sobie wyobrażamy. Nie trzeba obsadzać ich żadnymi aktorami, nie trzeba nakręcać filmu. Jesteśmy sami twórcami tego, co zaproponował autor, który im lepszy, tym bardziej usuwa się w cień i mówi, jak mówią Rosjanie, teraz ty czytasz i teraz ty jesteś panem tych paru kartek, które są. Dlatego też bardzo zabiegałem na przykład, żeby moja książka, czekajcie, bo mam tu trochę zdjęć, jak ktoś będzie chciał, to dam. No nieważne, ze zdjęciami zegnę. Żeby książka była, żeby można ją zgiąć, żeby ją można włożyć do płaszcza, do torebki, a nie leży z jakaś sztywnymi okładkami, wkłada się to i to i na tym siadają mole. Książka ma być przyjazna, ma mieć duży druk, dlatego że jak wiecie, ciemno jest wszędzie, jak cholera, nic nie widać. Gdzie to ja dzisiaj próbowałem? Ania dzwoni do mnie w sprawie numeru dowodu osobistego. Czy nie, kiedy zostało wydane? No ja nie jestem ślepy, no mam słaby wzrok, to prawda, ale przecież mam okulary, stosowne dioptrie, nie jestem w stanie, ja myślałem, że ja się popłaczę. No wziąłem szkło powiększające, z tego szkła powiększającego mi to kółko wyleciało, prawda, pochylam się po szkło, w tym czasie spadają mi okulary. No jakiś dramat, no tylko ale dlatego... Z kręgosłupem wszystko w porządku, co mówisz? Z kręgosłupem nic nie bolało? Nie, ale póki nie. No słuchajcie, no jak mogą być takie małe cyfry, no? No co to jest? No nie mogą być dwa razy większe, dlaczego jest taki mały? Co to w ogóle jest? To i żarówki. Mili Państwo, adresuję to wspomnienie do starszych. Wspomnijcie te setki. Nie wody, tylko żarówki. Jak dziadek wkręcił. Jak jasno było, jak przyjemnie.
a teraz ta Franca. Dziwny ma kształt. Od razu się zaczyna, że wygląda jak jakieś zwierzątko, jakiś zaskroniec taki zwinięty. I tak mruczy najpierw, ma takie coś. Potem staje się pomarańczowa. Potem się rozjaśnia. I wtedy jak człowiek wychodzi, to ta cholera dopiero zaczyna świecić. I też ciemno, no. No to jest prawda, przecież to jest wszystko przeciwko nam. Nam, starszym ludziom. Jeżeli ktoś będzie przeciwko mnie, to ja mu gardło poderżnę. Ja mam implanty, ja mu podgryzę gardło, no. Nie będzie mi nikt, nie będzie mi nikt kpił z moich 75 lat. Nikt nie będzie mi mówił, że stary, w związku z tym nie mogę palić, kochać, marzyć. No znaczy ja gorzej. I tak dalej, i tak dalej. Patrzeć na sport, mieć jakieś takie strzępy marzeń, które mnie do czegoś doprowadzają. Książka, jeszcze do pana Piotra chwilę. No i on mi odpisywał, ja doprowadziłem do tego, Robert, że pan Piotr żył. Bo co to znaczy żyć? Na przykład żyć to znaczy posiadać albo mieć funkcje decyzyjne. Ja napis panu Piotrowi wysyłałem. I wysłałem piosenkę na imieniny Konwalie, Bzy albo Pet z prośbą, żeby wymyślił kompozytora, kto to będzie śpiewał, jaki ma być aranż. Ja spytałem pana Piotra, czy on sobie tej piosenki życzy. Za pierwszym razem nie przyjął, ale potem skorygowałem, przyjął. On żył, on decydował. A to, że się to działo w mojej głowie, że schizofrenia, a dlaczego ma być nie schizofreniczny, skoro to jest piękniej, zabawniej, śmieszniej. I tak to trwało 4,5 roku i się skończyło. I przede mną pisanie i coraz mniejsza ochota, żeby grać cokolwiek w teatrze, cokolwiek strasznie. Ja nie jestem gejem, ja nie jestem przeciwko nim, strasznie się zgeił teatr. No, gdzie człowiek idzie, to wszędzie, Boże, Boże, skandal. Ja nie mam, ja w zasadzie niech oni sobie będą. Jak mój syn skończył szkołę teatralną, to ja walnąłem setkę, poprawiłem drugą, bo on grał trzy butyki w Trzech Siostrach. I idę już nie jak będzie grał, tylko czy nie jest ciotą czasami. Myślę sobie, 4 lata to wystarczająco długo, żeby zmienić orientację. Odetchnąłem. Facet. On jeszcze jeden loko, i zrobił loko. A cała reszta, Arino Prochorowna, pomóc zajechał. I proszę bardzo, osobny teatr. Osobny teatr, bo to są inne środki wyrazu, to o co innego chodzi, to nie, no to tak się nie da, prawda? No ale no jest ich coraz więcej i na tym zyskuje, bo to są także ludzie bardzo wrażliwi, inteligentni, ale także i traci teatr, bo oni mają taką nadwrażliwość. A co? A co? A tak właśnie będzie. To się bierze także z tego, że ta mniejszość miała kłopoty ze sobą i teraz doszła do głosu i zaczyna tupać nóżką w decyzjach, w wyborach. I to jest koszmarne. I tam w takim teatrze nie ma dla mnie miejsca. I ta biała kartka, felietony, co tydzień, przez 10 lat. Ja nie jestem człowiekiem, który wypłynął na tej fali, kiedy to celebryci, aktorzy, a ja byłem zawsze lekki celebryta, bo mówiłem prawdę, zawsze lekko tak bulwersowałem. Ktoś sobie myślił, że jestem w ogóle specjalistą od kobiet. Nic podobnego w ogóle. Nic podobnego. Może wrócę do tego, abyście chcieli. Nigdy jakby nie mogłem się zdecydować. Gdzieś po 70 się zdecydowałem, żeby się ożenić. Myślę z perspektywy, że jakieś 2 lata za wcześnie, ze 3. Nie. Mój podziw do kobiet jest autentyczny, wielki. Nawet powiedziałem, że wyszukany. W ogóle dla mnie kobiety, nie ze względu na to, na baru, dlatego że jestem już w tym wieku,
że tamte wzruszenia, te takie w kafiarzynazie, w takiej temperaturze... A tutaj jeszcze chciałbym zwrócić na Białe Marce, przepraszam, że przerywam, bo też była taka historia, że jednak się udało wszystko. Jeśli jest odpowiedź... Zawsze się udaje. Nawet jak się nie udaje, to się udaje. Ważne, żeby przystąpić do ataku. Przystąpić do ataku. A musi się udać. Musi się udać. No nie przebywam, to się pierwsze. Dobrze, będę mówił Białe Marce. Najpierw mężczyzna i one, no to z moich felietonów, moje jakieś nowele. Prawda, tytuł sprytny, mężczyzna i one. No to pomyślą sobie, co ten stary satyr z Krakowa opowie o sobie. Oczywiście nie ma żadnych moich zwierzeń o kobietach. Ja nie jestem kretyn, który opowiada o swoim życiu prywatnym. A zwłaszcza o moich kobietach nie będę opowiadał. Zawsze znajdzie się gdzieś piękniejsza, nie? Ta, która rodzi się w marzeniach, w literaturze i tak dalej. Nie, 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 nie one, nie oni, nie oni. Tylko żeby je poznać. Żeby je... Jakie też one są? Dlaczego są zmartwione jak głuchną na przykład? Dlaczego są wściekłe albo zachwycone, kiedy się kończy menstruacja? Jakie one są te matki, te niezwykłe istoty, którym Pan Bóg dał dar niesienia dalszego życia? No przecież to facet jest w ogóle małym piwem przy tym. No, Jezu, ja już tam długo nie pożyję, ale 3/4 bym oddał, żeby zajść w ciążę. No. Nawet może być urojona, ale żeby była. No więc ta książka powstała i wyobraźcie sobie, duże litery, dobre światło, tamta setka. I można by ją poczytać. Cieszy się powodzeniem moich czytelników. Nie jestem człowiekiem, który pisze, a nikt go nie czyta. Nie, to tak jak politycy mówią i sądzą, że ktoś ich słucha. I tak latami to uprawiają, taką jakąś masturbację intelektualną. Tak sobie grzebią w tych resztkach głów, umysłu i tak im się wydaje, że są mało. Oni rzeczywiście są. Ale to już nasza wina. To nasza wina, że jesteśmy takim społeczeństwem, jakim jesteśmy. To nasza wina, że Norwid do nas mówi, że jak widzi naród polski, to wstaje słońce. A jak słońce widzi społeczeństwo polskie, to szybko zmyka za chmurę, prawda? No my od razu wybierzemy jakiegoś idiotę, jednego, drugiego. Albo w ogóle nie chodzimy do wyborów, tak jak ja na przykład ostatnio. Już nie mogę iść. Ja nie mogę. Ja nie wiem, kim oni są, jak oni są. Ja nic nie chcę. Jest to coś okrutnego. No nie wolno tego robić. Ale przynajmniej to zrobię, że nie jestem obywatelem. Już powiedziałem wcześniej, że nie jestem obywatelem. Obywatelem jest obywatel Kane, a ja jestem Jasiu Nowicki z Kowala, mam 75 lat i piszę Białe Walce. Białe Walce o ludziach, którzy mają nieskończoną ilość lat, jak na przykład pani Stasia, akuszerka przedwojenna, 97. I taka umysłowość. Mistrz Serafin, emerytowany aktor, który zmienił nazwisko na Serafin z tego powodu, że nazywał się Jan Fiut i nie zostało to przez dyrektora przyjęte, bo powiedział, że to jakieś skojarzenia powoduje. Jakie? Ja nie wiem jakie. Zbronił się ten mój bohater, że dziadek się nazywał Fiut, ojciec się nazywał Fiut i jakoś sobie radzili. A ten idiota, dyrektor, proszę pana, u mnie pan Fiutem nie będzie. Ja, proszę pana, wychowałem kilkaset aktorów i mogę pana zapewnić, że nie było wśród nich ani jednego Fiuta. Proszę pana, no to jak się mam nazywać, bo i ten biedaczysko? Proszę pana, no nie wiem. Spojrzę może na gazetę z waszych krajanek. No nie, to Serafin, panie, niech się pan nazywa Serafin. Będzie pan sześcioskrzydłym aktorem w moim teatrze. To jest mistrz Serafin. Podwójny doktor chirurgii szczękowej, doktor Franciszek Pala. Mój kolega, Franio z Krakowa, mój przyjaciel, jeżdżę rowerem.
pije wino, przyjechał z Wiednia, 20 lat był w Wiedniu, zarobił duże pieniądze, ciężko pracował, ale ma piwnicę z winami. Ja mówię, Franek, idź na dół i przynieś to najlepsze, a tym dzieciom zostaw to kwasidło. I oni z gagę mają od rana do wieczora, słuchaj. A my wypijemy wszystko, co najlepsze. Franek, nie masz rację. Idzie z plecakiem i przynosi jakieś Chateau, Margaux i tak dalej, i tak dalej. Więc Franio. Następnie jego szwagier, światowej sławy badacz kleszczy. Co wyobrażacie, że coś takiego istnieje? Bada kleszcze, jeździ po całym świecie, opowiada o kleszczach, ponieważ nie zna żadnego języka, więc ma trzy długonogie tłumaczki. Jeździ po świecie i opowiada o tych kleszczach, prawda? Jednego znalazł w gnieździe gołębia na wieży mariackiej, więc on? Konieczny element komiczny, czyli poseł Kazimierz Pięta. Chodzi o jakiś taki wesoły kawałeczek. No i pani Stasia, to już mówiłem, 97 lat, dorysowane węgielkiem brwi. Znakomicie zna niemiecki, mówi jak sam Heine albo Goethe, która była testerką jedzenia Adolfa Hitlera, prawda? Specjalność desery. Bo on się bał, że go otrują i musieli testować jedzenie. Zresztą to słyszałem w telewizji, jedna pani o czymś takim mówiła. To są moi bohaterowie. Wszystkich wymieniłem? Wszystkich wymieniłem. I oni jadą do Ciechocinka. Radzińska. To już wyschło, tam nie kapnęło. Chociaż lekko. Jadą do Ciechocinka tanimi liniami kolejowymi. Tam się poznają. Mieszkają w domu zdrojowym numer 4, który oczywiście poznałem. Wcześniej kumpel mi załatwił, żebym pojechał do sanatorium. Pierwszy raz tam pojechałem do tego sanatorium. Coś czarującego. To jest tyle w tym wdzięku, tyle w tym nadziei starych ludzi, tyle w tym bezradności, że tylko trzeba być idiotą, żeby to wyśmiewać, że siedzą kobiety, że czekają na partnera, że są umalowane, że mają sok pomarańczowy ciepły i tak siedzą. Nie wolno. Tam ludzie przyjeżdżają także po nadzieję. Tam ludzie przyjeżdżają po to, żeby dotknąć cudzą rękę. Rękę kogoś, kto ich polubi, pozna. Jak ja zobaczyłem, że jadą dwa wózki inwalidzkie, i prawą ręką ten zasuwa, ona zasuwa lewą ręką to i trzymają się za ręce i jadą deptakiem. No. Wszystko jedno, ile mają lat. To jest ich sprawa. Wszystko jedno, czy balkoniki pchają przed sobą, czy kule mają. Zostawiają to w szatniach i tańczą białe walce. Ja byłem na takim wieczorze i tańczyłem z tymi ludźmi. I przeżyłem niesłychane zupełnie wzruszenie. Więc moi bohaterowie przeżywają przeróżne przygody, aż w końcu nie wracają do domów. Oczywiście, że jest to metafora, każdy gdzieś wraca do domu. Ale pomyślcie sobie, jakżeż często po cholerę w ogóle wracać do domu, gdzie ci ciągle przypominają, że jesteś babcią albo dziadkiem. Bardzo często te babcie są tak upieprzone, że ledwie chodzą, bo wychowują te bachory, rodzą jedno po drugim, zostawiają i te babcie tak chowają, kwaśny kręgosłup ich boli, wszystko, ale wychowują, prawda? Często się zdarza, że wnuk uczy się na skrzypcach. Przecież to można cholery dostać. Stary Konrad, ojciec Marka, Marek wybudował dom i kochał Konrada nieprawdopodobnie. Ja zresztą grałem z nim w sanatorium pod Klepsydą. Fenomenalny aktor. I wybudował dom. I mówi, tato, a on mówi, że idzie do domu starców z Kolimowie. Mówi, tato, nie rób mi tego, przecież to wstyd. Cała Warszawa mi powie, że ja cię wyrzucam z domu. Danek, tato, nie rób tego. A mówi, Mareczku,
Twój syn uczy się gry na skrzypcach, a ja tego nienawidzę. Przeniósł się do Skolimowa, jest aleja Tadeusza Kondrala, obok restauracyjka, w karty można pograć, pójść na spacer. Jak ktoś wierzący ma kaplicę, może leżeć do wieczora krzyżem. Każdy tam ma starodrzew. Ja tam spotkałem Kwiatkowską, która pod koniec swojego życia leżała, nie, siedziała na ławce, przed futrze takim. Już nie wiedziała, w którym pokoju mieszka. Ale jak się ją spytało, gdzie ma futro, to od razu miała 37. Ona tak siedziała przed tym, ja przyszedłem z moim kolegą i ona tak wystawiła twarz do słońca i ten mój kolega, który był wyższy ode mnie, stanął tu i chyba zasłonił jej słońce, bo ona tak zrobiła. Spadaj. Spadaj. Ja mam dialog ze słońcem. Więc tam, ja tam kręciłem film. I jeszcze nie wieczór. I wiem, ile tam, oczywiście znowu można mówić, że plotkują. Znowu można mówić, że mędzą. Znowu można mówić, że są złośliwi. Ależ tak. Ale przecież mogą przynieść śniadanie do łóżka, prawda? Jakaś siostra, niekoniecznie w habicie, takie młode nawet, spodenka fajne, siostrzyczki, nie wiem tam jakie. Sympatyczna, bardzo sympatyczna. I moi bohaterowie, jest rzecz jasna metafora, o tym wspomniałem chwilę wcześniej, nie wracają do domu. Przecież każdy z nas, jak tu siedzimy, każdy z nas coś ma. Każdy z nas ma, my zwłaszcza pod koniec życia, jesteśmy zabijani przez własne przedmioty. Ileż my mamy łyżek, widelcy, ile my mamy, ktoś tam obrączkę jedną, drugą, piątą. Bogatsi mają kosaka, ktoś kupił działkę, ktoś ma duże mieszkanie. Córka wyjechała do Australii, wnuczek wpadł pod motocykl, siedzi sama w tym domu, nie wiadomo po co. Nie wiadomo po co. Oczywiście jest tam ktoś, kto marzy, żeby ona kopnęła wiadro, żeby to tylko wziąć. I chodzi o to, żeby wcześniej wziąć samemu, proszę Państwa. Dlatego, że to, tam gdzie się człowiek tak strasznie urypał, tu zresztą jest opowiadanie o tym, jak nie wolno za dużo dawać dzieciom. Pewnie, że jak dziewczyna jest, nie ma gdzie mieszkać, to załatwić mieszkanie, zapłacić za studia, ale dawać im wszystko, a kimżeż mianowicie oni są? Wierzę, że oni sami zarobią na pierwszą łyżkę, na pierwszy dach nad głową. Można ich wspomóc, ale nie można ich zwalniać od pracy. Niedawno tu za nią rozmawialiśmy, nawet dziewczyna, która przyjechała z Norwegii, ona mówi, jakim koszmarem jest bogaty kraj. Gdzie wszystko jest, socjal, zadbają, no wszystko ci dadzą. No to gdzie marzenia, gdzie bieda? U was. Dlaczego u was? Dlaczego ja o tym mówię, że bieda powinna być powinna cechować artystę? Przecież myśmy, słuchajcie, przez pierwsze 10-15 lat, będąc w Starym Teatrze, nic cholera nie mieli. Jeżeli teraz mi mówi młody aktor, że on w gównie występuje byle jakim, bo on sobie musi kupić mieszkanie, to ja go pytam, a po co ci mieszkanie? Ani młody Sztur, jak mu się Maciek urodził, ani ja, jak mi się urodził Łukasz, ani Bińczycki, jak mu się urodził, nikt z nas nie miał mieszkań. Spaliśmy w garderobach, spaliśmy w wynajętych pokojach, jak ktoś był bogatszy, to pokój z kuchnią. Nikt niczego nie miał i nikt z tego powodu nie narzekał. A teraz mi facet mówi, że on gra w rzeczach, które włączają ludzkiej inteligencji tylko po to, żeby sobie kupić jakieś zakichane M1 albo dwa. Tego tak nie może myśleć artysta. To jest w ogóle niemożliwe. Nigdy w życiu nikim nie będzie. Powiem więcej, nigdy nie zarobi prawdziwych pieniędzy, dlatego że pieniądze w końcu się pojawiają w życiu artysty i wloką się za nim, jak szczury za głosem fletu, fleta. Ale
nie wychodzić im naprzeciw. Tak jak miłością nie należy wychodzić naprzeciw. Czekać, patrzeć, czy poda rękę, czy w jej sercu znajdzie się miejsce dla mnie. No to wtedy łup. Ale jak się tylko do niej wystartuje, znając kobietę, ona zaraz znajdzie drugiego. Spokojnie, spokojnie. I przede wszystkim kochać te, które nas chcą. Bo jak nas nie chce jakaś kobieta, proszę pana, to znaczy, że jest jakaś idiotka w ogóle. Nie ma sensu, bo nas trzeba chcieć. No trzeba się ratować, prawda? Ja miałem kumpla, który bez przerwy kochał się w dziewczynach, którego nie chciały. Coś okropnego, słuchajcie. Chodził, pił wódkę, płakał po kątach. Ja mówię, Gienek, no po co ci on? Widocznie lubił. Lubił tam, gdzie go nie chcą. Gdzie go chcą, to jest takie zboczenie. Że lubi to, lubi to miejsce, gdzie nie jest oczekiwany. Więc moi bohaterowie idą w stronę horyzontu. Nie wracają do domów. Chcą zamieszkać w domu, którym może straszy, wobec tego można kupić go za pół ceny. I idą środkiem wielkiej łąki po to, żeby zacząć życie, które dobiega końca, od nowa, jasna cholera, od nowa. Dlatego, że nie ma nic piękniejszego niż finał. Nie może być nic piękniejszego niż starość. Powiecie, że choroby, powiecie, że dramat. Tak, ale chronić go. Trzeba wierzyć, że to jest najpiękniejszy okres w życiu człowieka. Boli. Zęby wylatują. Wczoraj ktoś do mnie zadzwonił, żebym go wsparł, bo mu zęby na talerz. Znaczy ona powiedziała, że jej na talerz spadły. No to trzeba się złożyć. Jak go sobie przylepi i pogryzie. A poza tym, po co jej gryźć? Mięciutkie rzeczy. Odgryzienia są bobry. Konie, owce, kozy. My mamy mlemlać. Mlemlać spokojniutko, rozprowadzać po podniebieniu. Prawda? A przede wszystkim mniej jeść, więcej pić. Piwa na przykład, podgrzanego z korzonkami i tak dalej, i tak dalej. Więc o tym jest moja książka. Oczywiście, że spłaszczam ją, bo jestem lepszy niż mój monolog, niż to, co ja mówię. Coś będę mądrzył, prawda? Mówię to, co mi w sercu gra, a w sercu grają, w sercu bije prosty, zwyczajny dzwon, a nie jakieś tam, proszę państwa, wybitne teorie na temat życia i śmierci. Musi mi się nie dać. Musimy być dla siebie łagodni. Łagodni, tyle. Ktoś mi dał pończochę. Kupiłem sobie pończochę, bo mi coś wyskoczyło. Założyłem to pończochę, dwa razy ją kupowałem, bo raz była za mała, to myślałem, że mi noga odpadnie. Założyłem ją drugi raz, wczoraj nosiłem pół dnia, straciłem czucie. Straciłem czucie, myślałem, że ja nogi nie mam. No, zapłaciłem 80 zł czy 90 i nie czuję nogi. Zdjąłem, zaczęło boleć i poczułem nogę. I tyle. Dobrze, przepraszam cię, drogi Rafał. Robercie. Tak nagadałem, żeby się imię popieprzyło. Przepraszam cię, Robert. No. Trochę czasu tutaj rozmawiamy. Może długo, co może idziemy już do domu, jak tam jest? Może jakieś pytania państwo mają z konieczności, może bardziej, bo ja przygotowałem wiele, ale nie wiem, kiedy będziemy gościć pana Jana, także jakby ktoś miał jakieś pytanie, to z chęcią oddam mikrofon. Kiedy będę gościć? Ja przyjadę. Ktoś ma jakieś pytanie? Nikt nie ma. Kiedyś bym pytał, co pan czuje, jak pan całuje. Ale to nie ma. Bo tego mistrza Serafina cały czas. Chciałem się pokręcić trochę w gołowie jak palce. Chodzi mi o mistrza Serafina. Na filologii uczą, że autor nie przenosi siebie do postaci. Ja chciałem zapytać właśnie, czy ta postać jest trochę takim odwzorowaniem pana, albo w których momentach jest.
Albo nie jest w ogóle. Jaką ty filologię kończyłeś? Nie żadnych, tak. Autor nie przenosi siebie do postaci? Na wszystkich filologiach. Ale uczyło. To głupota. Autor przenosi siebie do wszystkich postaci. Jeżeli jest mężczyzną, to nawet pcha się w środek kobiety. Jest także kobietą. Jakżeż, każda postać ma część ze mnie. Każda część, oczywiście gdzieś jest pewna odrębność, ale nawet poseł, który jest czystej wody kretynem, nawet on ma serce i zaczyna dobrze kombinować. Dlatego, że nie ma na tym świecie człowieka, którego można by skreślić. To jest niemożliwe. Wspaniale o tym wiedział Fiodor Dostojewski, który zawsze stawał po stronie największych nawet zbrodniarzy. Nigdy nie wolno jest nikomu doprowadzić do sytuacji, że mu nie wybaczymy. To jest niemożliwe. Ja wiem, że to jest trudne. Prawda, że jak ten pedofil, który w moim Gostyninie siedzi, nawiasem mówiąc, dobrze, że nie mam małych dzieci, bo się urwia, to jest 17 kilometrów tylko. Nawet jemu należy przebaczyć. Tylko jak, cholera, trudne to. No tu powinien wstąpić Pan Bóg, no. A ten nic, tylko milczy. I słusznie, no bo jakby przemówił, to byśmy zwariowali, prawda? On nie może nic mówić. Bóg nie musi być, żeby był. My bez Niego nie damy sobie rady w ogóle. Stracimy wszystko. Ale wracając do Twojego pytania, no jakżeż, słuchaj, no. Wszędzie jesteś po trochu. Oczywiście, że najwięcej byłem w Mistrzu Serafinie, ale także w Doktorze Pali, także trochę nawet w Stasi. Jak już. To jeszcze właśnie o tej Stasi, bo tutaj ona w pewnym momencie czyta Mistrza i Małgorzatę i właśnie ten tytuł. Dlaczego akurat Mistrz i Małgorzata? Bo mógł Pan wybrać, prawda, Dostojewskiego, a jednak poszło na Mistrza i Małgorzatę, że czyta na łące. I skąd ten wybór? Czytał Pan sobie? To zabawne, Robert, dlatego, że akurat Mistrz i Małgorzata wcale nie jest moją ulubioną książką. To jest dziwne, wszyscy czytali. Nie przeczytać Mistrza i Małgorzaty to znaczyło nie pojawić się w towarzystwie. Tak było za czasów mojej młodości. A ja gdzieś byłem najeżony na tę postać, na tę książkę i do tej pory do końca nie wiem dlaczego. Znam jej walory. I ją rzecz jasna przeczytałem. I dotknąłeś bardzo ważnego problemu. Otóż mówiłem wcześniej, jak niezwykle twórczą rolę spełnia w naszym życiu literatura. Że to my, czytając, jesteśmy pisarzami. Ale my ją także, cholera jasna, naśladujemy. Nawet nie wiedząc o tym, prawda, w mojej książce jednakowoż ładną dziś mamy pogodę, mówi poseł, który w ogóle nie wie, że Bułhakow żył. Ale to jest w nim. Literatura to jesteśmy my. To jest nasza tajemnica. Ci genialni pisarze nas opisali. Czy to nam się podoba, czy się to nam nie podoba. Zacznijmy od profesora Tutki. Tu Wam polecam. Jerzy Szaniawski, profesor Tutka. W jakimś towarzystwie w Ciechocinku, wśród mężczyzn, którzy podjechali Lexusami, jeden z nich mnie spytał: wujek, a o czym wujek pisze? A ja, chcąc, żeby się odczepił ten człowiek, mówię, no to jest takie w stylu profesora Tutki, i widzę, że Szaniawskiego, widzę, że nic nie wiedzą. Nic nie wiedzą, a tu gorąco. A tu wódeczki się trzeba napić, oni po prostu nic nie wiedzą. No co, zacznę wykład im od tego, kto to jest Szaniawski, kto to jest profesor Tutka. I nie, a to jest profesor Tutka zrobił na mnie kiedyś piorunujące wrażenie. Kiedyś za pierwszym razem i także potem, za drugim, za trzecim. Ja cały czas czytając byłem, starałem się być profesorem Tutką. Być może dlatego, że w moich książkach wnikliwy czytelnik dostrzeże, że pisze to aktor. Ja nie mogę się oderwać od mojej profesji. To może widać w dialogach albo gdzieś. Czuję się, że to napisał aktor. Więc literatura wchodzi w nas. Wchodzi w nas. My nie wiemy. No dziewczyna,
której chłopak wyznaje miłość, a ona jest na balkonie, ona nie wie, że ona jest Julią, ale gdzieś usłyszała. To nieważne, że jest z Radomia. I to nieważne, że nie przeczytała Romea i Julii Szekspira. Ale Szekspir także ją przewidział. A Szekspir musiał być, to była ręka Pana Boga. Tacy ludzie nie biorą się znikąd. O tym decyduje Stwórca, prawda? Więc w wielu momentach w mojej książce pojawiają się cytaty z książek, czasami nieuświadomione. Ale tak to już jest. No tak to już jest. Bóg z waszmością, mój cześniku, pędząc trwałem na rozkazy, zamęczyłem szkaby bez liku, wywróciłem ze 100 razy, także z nowej mojej kolaski gdzieś po drodze tylko trzaski. Czy ja kiedykolwiek grałem Patkina? Nigdy. Ale wziąłem zemstę do ręki, raz, dwa, i się tego nauczyłem, bo jestem Polakiem. A Fredro to jest Polska. I tu jest do jasnej cholery patriotyzm, a nie Matka Boska w klapie albo różaniec. No już tak na koniec jeszcze ostatnio. Mistrz Serafin powiedział, że już jest za późno, żeby być pisarzem, ale mam nadzieję, że pracuje pan jeszcze nad jakąś powieścią, bądź wydaniem jakichś felietonów. Słuchajcie, kochani, dziewczyny, chłopaki, panie i panowie, nie wiem, kto pisze moje książki. To nie znaczy, że wpadam w trans, bo się strasznie muszę mordować. Ja znam trud napisania jednej strony. Ja wiem, jak oporną materią jest język polski. Bo uprawiałem ten zawód i go uprawiam. Ale tak to jest, że co napiszę i minie jakiś czas i ja nie znam tego gościa, który to napisał. Gdyby ktoś w tej chwili kazał mi napisać listy do pana Piotra, jak to ma miejsce w książce Między niebem a ziemią, to ja bym tego w ogóle nie zrobił, dlatego że ja nie mam w ogóle tego typu wyobraźni. Ona już mi gdzieś uleciała. Wraz z tęsknotą za moim przyjacielem została pamięć na miejsce tęsknoty. A pamięć jest za słabym tworzywem do tego, żeby ktoś taki jak ja mógł cokolwiek napisać. Poznawanie kobiet jest rzeczą absolutnie fascynującą. Nie w sensie ławka, łóżko, tylko obserwacji ich, prawda, jakie one są, jak żyją, jak rodzą, jak kochają, jak bywają nieprawdopodobnie okrutne. Żaden mężczyzna nie potrafi być tak okrutny jak kobieta. I wiem, z czego to się bierze. Ona chroni gniazdo. Ona musi działać. Ona musi, czasami to przybiera dziwne formy, dziwne te, ale to jest, ona jest mocna, ona musi być mocna, bo ona musi przetrwać razem ze swoim dzieckiem. Ja nie mówię o chorych psychicznie, czy idiotkach, które się nie zajmują swoimi dziećmi, bo to są wynaturzone jak gdyby sprawy i istoty, prawda? Więc nie znam tego gościa, za chwilę nie będę znał tego gościa, który napisał Białe walce. Książka miała nosić tytuł Mistrz Serafin. Ale zobaczcie, jak się człowiek musi urywać, żeby powiedzieć Mistrz Serafin. Spytać go, słuchaj, co przeczytałeś tę książkę tego Nowickiego? No jaki ona ma tytuł? No Mistrz Serafin, albo wiem Mistrz Serafin. Mistrz Serafin, Mistrz Serafin. A żeby powiedzieć Mistrz, wiem, bo nagrałem audiobooka. Jak dochodziło do Mistrza Serafina, to zawsze się musiałem urywać. To nie było proste. Mistrz Serafin jest tytułem kłopotliwym. Aż tu schodzę w domu zdrojowym numer 4, na dół patrzę, a tam w piątek o godzinie 18:00 wieczorek taneczny, wejście 5 zł dla pań, kieliszek szampana gratis. I tytuł tego jest Białe walce. Jezu, mój tytuł.
Ucałowałem tę właścicielkę, ja mówię, skąd to pani przyszło do łba? No przecież do głowy, ja mówię, no przecież białe tango, tośmy słyszeli, każdy wie co to, ale białe walce? Ona, wie pan, pani Janko, tak nie chcą przychodzić, że tak wymyśliłam dla jaj wymyśliłam tego. I stąd też są białe walce. Czy będzie ich dalsza część? Nie wiem. Czy co napiszę następnego? Nie wiem. Muszę wiedzieć jakiś imperatyw. Ja nie żyję z pisania. Zresztą ja wiem, czy ktoś w ogóle żyje z pisania, poza tymi noblistami, to Wojasiński Rafał, jeden z największych polskich prozaików, jest dzieciem w liceum. Jego żona uczy tam polskiego, a Rafałek Wojasiński pali w piecu, żeby mieć zusik, żeby mieć... No i żeby zarobić parę groszy. Ludzie w ogóle nie zarabiają na żadnych książkach. Wam się wydaje, państwu się wydaje, wam się wydaje, że jak taki stół jest z książkami, oho, to ten Nowicki przyjechał z samochodem i przywiózł swój kram. Nie, to jest inna sprawa. Tam jest wydawca, tam są księgarnie, tam są te... A my jesteśmy od tego, żeby napisać. Na tym parę groszy zarobiłem, no bo to świetnie się sprzedaje. A ten mój ukochany cud, to moje, bo ja kocham tę książkę i kocham te postaci. Ja nawet, jakbym się skupił, to bym mógł żyć tylko z nimi. Nie musiałbym poszerzać kręgu moich przyjaciół. No chyba, że o was. Dziękuję bardzo. Książki do kupienia, Nie da się Białej Walce puścić. Puśćcie. Słuchajcie, powstały dwie piosenki pod tytułem Białe Walce do tekstu Frania Serwetki, doktora Pali. Jedną zaśpiewał Wodecki, a drugą... Jest? Nie słyszę. Thank you.